7:34 na zegarach, a z nami już jest pan Piotr Semka, dziennikarz, publicysta do rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Przenieśliście mi piosenką Muńka Staszczyka do Warszawy początku lat 90. To było wtedy bardzo dzikie miasto. To było bardzo dzikie miasto i to jest bardzo klimatyczny utwór. My oczywiście cały zespół TILAF, ale teraz panie redaktorze nie będziemy rozmawiać ani o latach 90., chociaż częściowo o Warszawie. Można powiedzieć, że kończy się już sezon urlopowy. Wszyscy w największych partiach przygotowują się do wyborów prezydenckich. My czekamy na konkretne decyzje dotyczące poszczególnych partii, kto będzie kandydatem w tych wyborach, ale zacznijmy może od stawki. Proszę powiedzieć, jakie jest znaczenie wyborów prezydenckich? No, dla Platformy zdobycie prezydentury to jest otwarcie drogi do zdobycia całkowitej dominacji w państwie. Widać już wyraźnie, że ekipa Donalda Tuska to jest instytucja, która nie potrafi akceptować jakichkolwiek stanowisk państwowych obsadzonych przez ludzi spoza szeroko rozumianej koalicji, a tak naprawdę w najważniejszych stanowiskach dominują ludzie Donalda Tuska. Stąd podchody pod wysadzenie siodła członków Trybunału Konstytucyjnego, stąd aluzje, a nawet postawione nadzieje na postawienie Adama Glapińskiego, szefa NBP, przed Trybunałem Stanu, stąd plany likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej, stąd bardzo wyraźne głosy niezadowolenia z istnienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No i ileś jeszcze tych instytucji, które nie są kontrolowalne. I zdobycie prezydentury, kiedy zniknie już Andrzej Duda, który blokuje rozmaite takie pomysły, będzie działaniem na rzecz całkowitego ujednolicenia kadr państwa, co oznacza dla prawicy zapchnięcie do roli obywateli drugiej kategorii. No już dzisiaj sam fakt, że było się nominowanym w czasach PiSu, skutkuje wyrzuceniem, tak jest z paroma dziesiątkami ambasadorów, co do których no, naprawdę bardzo wielu z nich uważam, że nie ma żadnych podstaw do podejrzeń, że mogą oni sabotować linię rządu, a jednak jest to żelazna miotła, która wymiata. No, likwidacja Polsatu, przepraszam, Bielsatu. To jest bardzo charakterystyczne. To panie redaktorze, teraz tylko zastanówmy się, co może zrobić obecnie Prawo i Sprawiedliwość, aby no nie dać się wymieść tej żelaznej miotle. No tutaj pojawił się pewien pomysł jednego z liderów Konfederacji o tych prawyborach na całej prawicy. Czy faktycznie no, Prawo i Sprawiedliwość powinno zastanowić się nad takim wyjściem? Czy to dałoby jakieś realne szanse na zwycięstwo? Uporządkujmy fakty. Propozycje prawyborów zgłosiła grupa publicystów prawicowych na czele z Maciejem Pawlickim i pomysł ten ma taki moim zdaniem dosyć istotną tezę, że jeżeli kandydat będzie wybrany w gremiach partyjnych, to może nie wygrać, że takie prawybory by spowodowały szansę na to, żeby cały elektorat prawicy się zgromadził wokół takiego kandydata i przeforsował go. Tyle, że pomysł ten pan Bosak podchwycił w taki sposób, który już od początku to był efekt ciarski, ale mało dyplomatyczny, no bo jeżeli pan Bosak od początku mówi wprost, że kandydat PiSu nie ma szans, jeśli to będzie tylko kandydat PiSu, nie ma szans na wygraną, no to od razu tworzy się sytuacja, w której PiS
się jeży na taki niby początek współpracy. Kolejna kwestia, która budzi moje wątpliwości, na to zwrócił niedawno uwagę też jeden z moich kolegów publicystów. Nie bardzo wiadomo byłoby, jaka grupa ludzi miałaby uczestniczyć w takich prawyborach. W Ameryce są takie prawybory, ale są to tacy zarejestrowani wyborcy właśnie, którzy wybierają w prawyborach w amerykańskich partiach, ale w Polsce takiej tradycji nie ma. Pytanie, gdzie takie wybory miałyby się odbywać? Jeżeli odbywałyby się przez internet, obawiam się, że któryś z przegranych zawsze użyłby argumentu, że dokonano jakiejś manipulacji. Gdzie miałyby być takie punkty wyborcze? Kto miałby je przeprowadzić fizycznie? Za jakie pieniądze? To są słabe punkty tego projektu. No i jeszcze ostatnia rzecz. No, ten projekt jak gdyby jest w naturalny sposób atrakcyjny dla Konfederacji, bo ona zakłada, że jest tym młodszym bratem, więc jeżeli ten mniejszy i mniej silniejszy uczestniczy w wyborach, a nie, jak gdyby jest logika taka, że partia, która jest liderem na prawicy, wystawia swoje kandydata, no to w naturalny sposób to premiuje tego mniejszego partnera. Kolejna sprawa, która nie jest jasna, to kiedy ogłosi tego swojego kandydata? Czy obóz prawicy powinien zrobić to, zanim zadecyduje o swoim kandydacie Platforma, czy szerzej mówiąc koalicja? Dzisiaj wiemy, że Donald Tusk chce ogłosić tego kandydata tuż przed Bożym Narodzeniem. To jest grudzień. Oczywiście pan Bosak mówi, no tak, ale nie marnujmy czasu do grudnia. No dobrze, tylko że jeżeli nie wiadomo, z kim się będzie rywalizować, to nie do końca wiadomo, do którego typu kandydata postawić. Oczywiście ktoś może powiedzieć, nie ma co się tam oglądać na nich. Trzeba swojego kandydata odpowiednio wcześnie wylansować. Szczególnie, jeżeli to jest kandydat, który ma mieć walor nowości. Ale nowość ma zawsze zalety, takie, że ktoś nie ma już negatywnej hipoteki, ale też trzeba go wylansować. No i tu jest pytanie, kto będzie po stronie PiS-u. Mam wrażenie, że PiS wyraźnie powiedział, że na żadne prawybory nie ma ochoty, co zresztą można też jakoś zrozumieć, bo to, czy zanegowanie jak gdyby prawa Jarosława Kaczyńskiego do wybranie kandydatu, no jest, jakby byłoby z jego strony takim przyznaniem, że już jest kandydatem, który jest na krzywej schodzącej. Dla Konfederacji, która cały czas głosi to hasło stary, zmuszały PiS i my, do których należy przyszłość, to jest oczywiście atrakcyjne, ale PiS swojego prawa do wystawienia kandydata nie chce rezygnować. Tym bardziej, że to PiS będzie bulił pieniądze na tego kandydata, to on będzie mu organizować kampanię. No, nikt nie lubi, aby ten kandydat się wyłonił wskutek no, jakiegoś głosowania, które nie wiadomo, jak miałoby wyglądać. To jeszcze, panie redaktorze, spójrzmy na drugą stronę, tylko poproszę o krótką odpowiedź. Będziemy rozmawiać dzisiaj w Poranku Wnet, tuż po godzinie 8:10 z posłem Trzeciej Drogi, Sławomirem Ćwikiem. No i pojawił się taki pomysł, komunikat prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który przekazał, że Trzecia Droga chce wystawić wspólnego kandydata na prezydenta. Czy myśli pan tutaj, cytat, że takie spakowanie wszystkich ugrupowań koalicyjnych do jednego worka mogłoby spowodować porażkę Prawa i Sprawiedliwości?
To jest ciekawa dla sytuacja dla PiS-u, ponieważ to jest sygnał, że koalicjanci, tacy jak właśnie Kosiniak-Kamysz, boją się, że jeżeli przejdzie prezydent platformerski, to w końcu oni znajdą się na liście przystawek do pożarcia. Jak już nowy prezydent platformerski zdobędzie Trybunał Konstytucyjny, obsadzi swojego człowieka w NBP, zniszczy IPN, zniszczy Krajową Radę Radiofonii, to wtedy już jak już zostanie połknięty ostatni pisowiec na jakiejś funkcji niekontrolowanej, wtedy koledzy z Platformy zabiorą się za zjadanie przystawek. I ten postulat, żeby to był Hołownia, jest sygnałem, że oni się boją Tuska jako prezydenta czy Trzaskowskiego. Czy tak będzie? No, widziałem, że już były prezydent Komorowski poparł Hołownię, chyba na złość Tuskowi. Zobaczymy. No, Hołownia jest w sondażach już jako czwarty, nawet Bosak go prześciga, więc jego karta jest blada. Nie bardzo widzę, co miałoby zrewitalizować tą trochę przybladłą popularność Hołowni, który okazał się takim politykiem miernym, takim konferansjerem, takim dosyć tanim politykierem. Ale jeżeli PSL i Trzecia Droga się uprą przy Hołowni, no to będzie to kłopot dla Platformy. I tutaj na razie stawiamy kropkę, ale oczywiście wybory prezydenckie to będzie w najbliższych miesiącach no taki temat numer jeden, także w Radio Wnet. Pan Piotr Semka, dziennikarz, publicysta do rzeczy, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za komentarz. Miłego dnia. Miłego dnia również, drodzy Państwo, 7:46. Za kilka chwil porozmawiamy o epidemii małpiej ospy. Porozmawiamy z doktorem Michałem Sutkowskim, więc bądźcie razem z nami, ale jeszcze odrobina muzyki. Dzisiaj gramy rockowo, gramy po polsku. Pan Piotr Semka wspomniał o zespole T-Love i właśnie o wspomnieniu Warszawy lat 90. No, a my teraz gramy w podobnych rytmach. Damy radę i happy set.